Cześć Manko, to znowu ja i witam Was w kolejnym filmie z Jak zostać youtuberem na moim kanale. I dziś już w takim mniej emocjonalnym filmie, jak możecie zauważyć, usunąłem film o królu Kapi. No ponieważ się pogodziliśmy, postanowiliśmy, że usunę ten film i się słuchajcie, pogodziliśmy. Także, że super, że już jest koniec gramy, w końcu będziemy mieli jakiś normalny stosunek do siebie, dlatego usunąłem też ten film. No i co? Witam Was w kolejnym filmie z Jak zostać youtuberem. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dodać kamerkę w OBS-ie i jak wyciąć ją z green screena. Dlatego zapraszam do filmu. Okej, słuchajcie, pierwsze co musimy zrobić to to, że musimy, słuchajcie, dodać sobie tutaj, jest taki plusik. Słuchajcie, taki plusik musimy kliknąć i mamy tutaj różne rzeczy: przechwytywanie ekranu, przechwytywanie gry, przechwytywanie okna i urządzenie do przechwytywania wideo. I słuchajcie, musimy sobie w to kliknąć, mamy OK, klikamy OK i słuchajcie, możemy wykryć urządzenie. Jeżeli mamy takie urządzenie, to ja mam tutaj kamerkę z laptopa w moim przypadku i słuchajcie, można tutaj sobie ustawiać i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, kamerka została dodana. Ale nam nie chodzi o zwykłą kamerkę, tylko nam chodzi, dlatego z kamerką nie ma żadnej filozofii, tylko słuchajcie, można sobie, wiecie, przyciąć to, żeby było widać tylko green screena, tylko chodzi, słuchajcie, o to, jak my chcemy tą kamerkę zrobić. Czy chce być normalna kamerka, czy chcemy, żeby ta kamerka była normalna, czy chcemy, by była wycięta z green screena. W moim przypadku, słuchajcie, chcę, żeby była wycięta z green screena. Klikamy sobie tym. Czekajcie, to jest, no, w każdym razie. Klikamy sobie i klikamy sobie w filtry. I słuchajcie, jeżeli klikniemy sobie filtry, to mamy tutaj kluczowanie koloru chroma key i kluczowanie koloru kolor. I słuchajcie, kluczowanie koloru kolor, nie klikamy tego, kluczowanie koloru chroma key. No i tak, kluczowanie koloru chroma key, OK. I słuchajcie, wycięło nam już automatycznie green screena, ale tak jak możecie zauważyć, są tam takie pulsujące różne rzeczy. Dlatego my to możemy sobie to ustawić, słuchajcie. Też zależy, jakiej jakości macie kamerkę i jaką macie na sobie odzież. No bo automatyczny green screen Wam to wychwytuje i wtedy to wszystko psuje. Dlatego możemy sobie ustawić gammę, możemy sobie ustawić jasność, kontrast i tak dalej, i tak dalej. No ja sobie dam przykładowo tak, dam sobie zamknij. No i mamy kamerkę wyciętą z green screena. Kamerkę oczywiście można sobie powiększać. Można sobie i tak dalej, można sobie ją pomniejszać, można sobie nią chodzić po ekranie i tak dalej, i tak dalej. No ale słuchajcie, mi się podoba, jak mamy tak w rogu fajnie i sobie, słuchajcie, gadam i jest fajnie, z wiedzą Minecraft nie przestaje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego co, to był taki krótki poradnik, jest to naprawdę bardzo łatwo zrobić, ponieważ no zaledwie no to jest parę kliknięć, tak, i macie, słuchajcie, taki efekt. Dlatego jest to był taki krótki poradnik. Co? Dzięki Wam za oglądanie filmu. Ja byłem Nati. Cześć!